Tu jest tak pięknie, że postanowiłem to nagrać. Cudownie, cudownie, ale naprawdę jest super, ekstra, fajnie. No, idę teraz tam, kawałek się przejść. Wy sobie pewnie myślicie, co on tu będzie teraz pokazywał, co on tu będzie demonstrował zaraz. Będzie horyzont mierzył pewnie, nie? Bo tam zaraz będzie horyzont mierzony i tego, i tamtego, i udowadniał, i to, i tamto. Prawda? Jak myślicie? Zobaczcie, jak tam jest fajnie. Uralnie cudownie, nie? Po prostu cudownie. No to taka ciekawa sprawa. O, proszę. W każdą stronę mamy jakieś tam ciekawe miejsce. I tak dalej, i tak dalej. Na przykład Glasgow jest tutaj, tutaj jest to, tu jest tamto. Ale to wszystko jest nieistotne. To jest wszystko nieistotne. Nie nagrywa się do słońca. Wiecie, coś tu chciałem dzisiaj nagrać? A no nic tak naprawdę. Chciałem tylko tak sobie usiąść spokojnie na tej trawie tu. Cieszyć się tym, co w danej chwili się dzieje tutaj. Czyli jestem w fajnym miejscu, jest fajna pogoda, której naprawdę tutaj w Szkocji brakuje. Jest świetnie po prostu. Postanowiłem te kilka godzin przyjechać i pobyć tu. Może brzmieć to bardzo tak, wiecie, flaki z olejem, nie? No. Co w tym fascynującego jest? Wiecie co? To jest śmieszne aż nieraz. Wręcz niewiarygodne, powiem wam, że tak proste rzeczy, jak na przykład przyjazd w jakieś fajne miejsce i nacieszenie się widokami, bo widoki są naprawdę, jak to się mówi, nietuzinkowe. No jest tu przepięknie, no nie oszukujmy się, jest tu przepięknie. I nie ma wiatru, jest słoneczko, jest naprawdę fajnie, dosyć ciepło jak na tą porę roku, szczególnie tutaj w Szkocji. No fajne jest to, że i takie trudne do uwierzenia dla mnie jest to, że ja już zapomniałem, jak to jest. Bo ta uwaga, która została skierowana na te inne sprawy, te, które na przykład teraz szczególnie się dzieją wokół, każdy ma jakieś tam przemyślenia z tym związane, ta cała sytuacja na świecie. No i mnóstwo innych drobnych rzeczy, tak, problemy rodzinne, problemy tam w pracy ktoś ma, to generalnie te przyziemne sprawy, ktoś zmienia miejsce zamieszkania, przeprowadza się, ktoś cierpi, bo jakaś choroba, realna choroba go dopadła, coś go tam boli, nie może chodzić, różne sytuacje, ile ludzi, tyle różnych problemów, prawda? I w tym wszystkim Ja też nieraz się zatracam wręcz w te przyziemności, w tych przyziemnościach się zatracam i na przykład przyjazd w takie miejsce jest dla mnie w tej chwili cenniejszy od wszystkiego w ogóle innego. A wiecie, że kiedyś takiego czegoś w ogóle nie doświadczałem. Jak byłem młodszy, to w miejscowości, z której pochodzę, no może nie było takich widoków, bo ja pochodzę z gór, ale tam nie było takich widoków jakiejś zatoki, jakiegoś tam morza, prawda? No nie było tego akurat. Tutaj
Na moje szczęście mam okazję być w miejscu, kiedy są góry w tle, jest woda, wyspy, jest super. No, pogoda mogłaby być lepsza, ale akurat dzisiaj jest fajna. I kiedyś nie zastanawiałem się nad tym, że właśnie mogę dojść w swoim życiu do momentu, w którym jako dorosły facet będę cieszył się takimi widokami jak dziecko, a to tylko i wyłącznie z tego powodu, że pozwoliłem na to, żeby moja uwaga została przekierowana na wszystko inne i już zapomniałem, jak to jest doświadczać czegoś takiego. Jest to banalne w swojej prostocie, ale tak ciężkie w dzisiejszych czasach do ogarnięcia, do doświadczenia w ogóle, do poczucia. I to jest przykre zarazem, bo nie powinno tak być. Zobaczcie, do czego dochodzimy w różnych etapach swojego życia. Dochodzimy do sytuacji, w której zatracamy się w tej iluzji obowiązków, pracy i wszystkiego innego. Traktujemy te rzeczy priorytetowo, zapominając tym samym, że tak niewiele nam potrzeba, jak na przykład to kawałek lasu, kawałek morza, kawałek gór, spacer, nie wiem, cokolwiek, gapienie się nawet w niebo, w słońce, jak kto tam woli. I to jest bardzo przykre, naprawdę. Jak szybko można stracić to poczucie tego, co nam naprawdę sprawia radość. Tą radość w środku taką. Ja nie należę do najwrażliwszych osób. No taką mam naturę, taki mam charakter, ale to nie chodzi właśnie o tą wrażliwość okazywaną na zewnątrz, tak? Czyli jakieś tam łzy ze wzruszenia, tak? Że widzimy takie piękne widoki i tak dalej. To nie chodzi o to. Chodzi mi o tą wrażliwość w środku. To jest wrażliwość, a zarazem taka tęsknota za tym, co jest koło nas, ale z różnych przyczyn, z tego zatracenia, nie potrafimy z tego korzystać. Nie widzimy tego, nie chcemy, nie mamy czasu. Założę się teraz, że każdy by znalazł milion powodów. Głównym z nich to było brak czasu, brak czasu, brak czasu. To jest taka standardowa wymówka każdego. Znalazłby milion powodów, wymówek na to, żeby nie przyjechać w takie miejsce, nie spędzić tego czasu tutaj fajnie, nawet leżąc na tej trawie, bo już tak mocno jesteśmy przesiąknięci tym właśnie lataniem nie wiadomo za czym, nie? Tą gonitwą, tym szukaniem, siedzeniem w internecie, czy tam przed telewizorem, jak to woli. No, ja akurat telewizora nie mam, ale większość ludzi spędza ten czas robiąc coś, czego tak naprawdę co nie sprawia ludziom żadnej radości. Zmuszamy się do tylu rzeczy, do tylu czynności w ciągu dnia, że takie kilka chwil, jak te, które ja teraz doświadczam, są absolutną, całkowitą rzadkością dla większości. Dla mnie też. No ja jeszcze troszeczkę się tutaj może wytłumaczę z tego, że tutaj w Szkocji taki dzień jak teraz no jest naprawdę na wagę złota, bo tu jest straszny klimat, tu jest pogoda beznadziejna w większości czasu. Tutaj naprawdę takich dni, tym bardziej jest to dla mnie cenne, no ale ja wiem, że są i tacy, którzy mieszkają w miejscach, w różnych zakątkach tego świata, w takich miejscach, w których jest pogoda o wiele lepsza, a i tak to, co nie powinno, zabiera to życie, tą energię całą z większości ludzi i
i w ogóle nie korzystają z tego, że mogą na przykład w inny sposób spędzić czas niż w ciągłym stresie i no i wiadomo, praca i obowiązki i to wszystko, jeszcze ta cała sytuacja, niepewność przede wszystkim, która jest też strach, który jest podsycany przez media. Na to wszystko trzeba być naprawdę odpornym. Odpornym i opornym. No jest to przykre. Oczywiście zazdroszczę tym, którzy zdali sobie z tego sprawę w porę i nie popełniają tego błędu, bo to jest błąd. Nie doprowadzają się swojego życia, swojego otoczenia do punktu, w którym no takie sytuacje są wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Sytuacje, mówię tutaj o tym, żeby sobie gdzieś pojechać na i spędzić fajnie czas. Bo słuchajcie, to nie chodzi też o to, że spędzisz ten czas, kilka godzin, nie wiem, w jakimś fajnym miejscu na przykład, tak jak ja teraz, ale masz już w głowie powrót, że zaraz musisz wrócić, bo nie wiem, bo idziesz na noc do pracy, czy tam rano do pracy, czy jest coś w twojej głowie takiego, co jednak sprawia, że ty tak naprawdę tylko ciałem tutaj przyjechałeś, znalazłeś się tutaj, twoje ciało tutaj jest, ale twój umysł jest tutaj nieobecny, twój umysł jest gdzie indziej i to jest też przykre. Niech rzuci kamieniem ten, który jest w stanie na 100% zrelaksować się, oddać się chwili, będąc właśnie w takim miejscu i potrafi ten umysł i ciało tutaj zabrać, nie? Domyślam się, że dla niektórych ten film i te moje słowa brzmią śmiesznie, prawda? Komicznie. Po co? Filozofowanie na temat w ogóle takich spraw i tak dalej. Ale wiecie co? Totalnie mam to gdzieś. Mam to gdzieś. Bo ja tego tutaj doświadczam. Ja się z tego bardzo cieszę. Ja to przeżywam. I szczerze życzę każdemu, żeby jak tylko ma jakąś okazję, to niech z niej korzysta. I nie zasłaniajcie się cały czas obowiązkami i tak dalej i tym, że nie macie na coś czasu, energii, siły, bla bla bla, bo to wy jesteście sprawcami waszej sytuacji, wy kierujecie swoim życiem, tylko wam, nam, wszystkim powiedziano, że my jesteśmy trybikiem, że my jesteśmy takim, że to nie my zarządzamy, tylko ktoś nami zarządza. To jest nieprawda. My kierujemy naszym życiem, tylko my sobie nie zdajemy z tego sprawy, ponieważ nas tego nie nauczono, ponieważ nam tego nie przekazano w odpowiedni sposób. Jeżeli my nie dojdziemy do tego sami, to żyjemy w iluzji, w ułudzie, że my nie mamy na nic wpływu. To brzmi trochę, prawda, tanio, jak jakiś kolejny coach, motywator z internetu, który mówi takie rzeczy. Ja wiem, jak to brzmi, bo ja też słucham różnych, nieraz trafiam na różnych szarlatanów, oszołomów na tym YouTubie i gdzie bądź. Ale prawda jest taka, że to my możemy zdecydować o tym, żeby się na przykład znaleźć w fajnym miejscu, kiedy jest fajna pogoda i fajnie spędzić czas. Tylko my jeszcze o tym nie wiemy. Fajnie jest się zrelaksować. Naprawdę fajnie. Nie mówię, że nie jestem zrelaksowany, jak jestem w domu na przykład. To nie jest tak, że przeżywam jakieś katusze, stresy, ale kiedy chłop łapie za kamerę, włącza nagrywanie i mówi do tej kamery, dzieląc się z innym tym, co przeżywa, to
to wiedzcie, że naprawdę ten chłop to czuje. I ta potrzeba podzielenia się z innymi tymi refleksjami na ten temat jest po prostu silniejsza, dlatego postanowiłem to zrobić. Po prostu. Po prostu wyrzucić to z siebie i nie ma za tym żadnych ukrytych intencji. Cieszcie się jak możecie i z czego możecie. Korzystajcie, korzystajcie. I tak tutaj jesteśmy wszyscy jakiś tam czas określony, więc korzystajmy z tego jak możemy i niech jak najwięcej takich momentów jak ja tutaj przeżywam każdy z was będzie miał. Szczerze wam tego życzę, bo co innego nam zostało. Dobra, myślę, że to na tyle, nie będę już zabierał waszego czasu, bo może właśnie ten czas chcielibyście spędzić w taki sposób jak ja, bądź nawet lepszy. Dzięki, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.